Ej, dosłownie zostałam zjechana wzrokiem. Ola, przecież nie mogę tego pokazać. Raquel, pozbycie się Barbie. Dzień dobry! Żeby tylko to w nim powiedzieć, nie? No weź to, żebym była tak na wprost. Nie, czekaj, czekaj. Julia, twój... Dobrze? Czekaj. Śpi, nie gadaj. Już dałaś? No. To mi powiedz, kiedy dajesz. Kurde, nie, leźmy dalej, teraz jest na muszę pójść. Co nie, nagraj jak zakładam buty. Kupiłaś nowy statyw. A, nie, nagraj jak zakładam buty. One są brudne! Czekaj, zaczekaj. A, to nie chodzi, Barbie. Co za cudowne. Nie, się. Barbie, telefon ci dzwoni za tobą. Halo, Raquel! Jaką stroną? Halo, Raquel! Wypier od mojego kena! Mega, naprawdę mega. Ken! Nie. Dupy nie chcą ze mną chodzić. Niegrzeczne dupy. Co holik? Barbara, wychodzisz? Barbara! Barbara! Uliczny dance. Barbara! Nagrałam ci kontent. 6 minut? A bo nie, ty nie zatrzymałaś, ja tego nawet nie włączyłam. Hi! No. Najstarsze kola. Mamy dzisiaj tragiczną pogodę. Jest deszcz, dostałam alert, że uwaga na jakieś podtopienia i tak dalej. A chciałyśmy dzisiaj iść gdzieś na miasto, to znaczy i tak pójdziemy. Aczkolwiek dzisiaj naszym celem jest zjeść jagodziankę. Jeżeli my w tym vlogu nie zjemy jagodzianki, zjemy najlepszą jagodziankę w Warszawie. Okej? Okej. No i git. Ale powiem wam, że zaraz się zapocę po prostu w tym. Zapocę się pijąc jeszcze kakao. Wiecie co? Zobaczyłam dzisiaj jeszcze TikToka z jakąś świąteczną piosenką. Teraz piję kakałko. Nie. Za... Tak, ja już pomyślałam o świętach, o vlogmasach. Ale ja też widziałam takiego TikToka. No, i, ale naprawdę, jak usłyszałam tą muzykę, to było coś tam, że w centrum Warszawy, właśnie gdzieś na Starówce, to miałam takie... Jezus, jakoś tak naprawdę zawsze... fajny klimat, fajny klimat. Mam mikrofon. Raquel się właśnie tapetuje. Raquel, Ken i tak jest mój. Pogódź się z tym. Idę do Rayanu. Ogólnie mam takiego pięknego różowego case'a z Mobil Foxa teraz i taką zawieszkę, to często pytacie, więc to duo jest Mobil Foxa, aczkolwiek kupiłam z Olą w Primarku takie case'y z Barbie i miałyśmy je nosić razem, Ola go nosi już z tydzień sama, także to już jest ten czas, żeby go otworzyć. Mega. Jeszcze oczywiście kawka, bo dzień bez kawki to dzień stracony. Ogólnie zaczęłyśmy wczoraj oglądać z nudy, tak stwierdziłyśmy, a włączmy sobie La Casa de Papel. Oglądałyśmy już. A już to oglądałyśmy oczywiście, to oglądałam, Boże, podczas pierwszego roku studiów, mam do tego taki sentyment, oglądałam to zawsze wszędzie. Nawet przegapiałam przystanki jadąc na studia, bo tak byłam w to wkręcona. I wczoraj się znowu wkręciłyśmy tak bardzo, z moją pamięcią to w ogóle, ja się stresuję po prostu drugi raz to oglądając, że wczoraj poszłyśmy spać, gdy już było jasno za oknem. I dzisiaj tak Ola puściła tylko do malowania i ja tak, wiecie, miałam robić inne rzeczy, a tak siedzę i to po prostu oglądam. Tak jak sprzątacie i sobie coś włączycie, tak niby luźno to pooglądanie, a później kończycie oglądając, nie? Ale zaraz lecimy. To kończę kawkę. Ale to naprawdę trzeba mieć mózg, naprawdę, żeby to trzeba mieć mózg. Olejek do włosów, moi drodzy, mam różowy i generalnie mam różowe włosy.
Yeah! Gdybym była prawdziwą youtuberką, to bym to podpięła i bym powiedziała: wow, przefarbowałam włosy specjalnie na ten odcinek. Ale niestety nie zrobiłam tak. Powinnam też pójść na paznokcie, mam takie odrosty, i powiedzieć: idziemy na Barbie specjalnie paznokcie. Aczkolwiek bez sensu, bo paznokcie się robi, nie wiem, z 3 godzinki. Bez sensu marnować tyle czasu. Także na te piękne odrosty idę za kilka dni. Aczkolwiek te włosy akurat się dzisiaj ładnie nie prezentują. On na Instagramie i na TikToku macie ładny efekt, gdy były wystylizowane. Położyłam w nich wczoraj je troszkę spać, gdy były wilgotne, nic z nimi nie zrobiłam, no i dzisiaj nie wyglądałam wcale ładnie. Yeah, spróbujemy coś z nimi zrobić. Wczoraj był totalnie lazy day u nas, okej? Okay? Po prostu wczoraj miałyśmy 24h na kanapie ze śmieciowym żarciem, więc kto by się czymkolwiek przejmował? Mogłam pójść spać chociażby w tym sznurku od szlafroka, gdybym miała piękne loki, aczkolwiek poszłyśmy spać, gdy było już jasno, więc średnio myślałam o takich rzeczach, więc te włosy niestety nie wyglądają najlepiej, no. Ale gdzieniegdzie mam takie pasemka, inspiracja Barbie, podwodna kraina. Podwodna tajemnica. Hi Barbie! Hi Barbie! Cicho. Co się czujecie? Hi Barbie! Hi Barbie! Tutaj z boku. Nigdy nie przybliżasz? Poza. Pamiętajcie, pijcie wodę. Piękny bidon, również różowy. Kupiłam go w Primarku. I jak na razie naprawdę mija tydzień i cały czas piję wodę. Także jak na razie serio działa i piję tą wodę. Ja uwielbiam, uwielbiam ten szlafroczek, jest cudowny. Tutaj z tyłu ma w ogóle jeszcze napis Barbie. Także jest idealny. U mnie ogólnie dużo w mieszkaniu jest po prostu różowych rzeczy, no bo to jest machunik, tak? Także mówię wam, to po prostu machunik, Barbie, Barbie, machunik. Będziemy robić makijaż, on będzie całkiem klasyczny, mój. Może damy więcej różowego cienia. Aczkolwiek, patrzcie, tutaj mam coś takiego. Dostałam z NYX na evencie taką szminkę Barbie. Aczkolwiek to chyba nie są moje kolory. Fajny telefonik, lustereczko. To nawet nie dzwoni. Nie ma muzyczki. Ale widzę takie muzyczki. Ta. Jezus, taki telefonik to bym chciała. No taki to bym kupiła. Dobra, zebramy się. Jeżeli obserwujecie mnie na TikToku i Instagramie, a myślę, że powinniście, to właśnie widzieliście, że ja klasycznie po prostu idę do fryzjera i ja już nie potrafię po prostu zrobić to, po co konkretnie przyszłam, czyli przyszłam na odrosty. No i oczywiście, że tak siedzę i ja naprawdę tak przyjrzałam, w ogóle miałam na 8, więc wiecie, z samego rana jem sobie śniadanko i tak sobie myślę, ej kurde, zrobiłabym coś. No i tak właśnie wykminiłam, że ej, może różowy pasemek. Ostatnio robiłam grzywkę, aczkolwiek era grzywki już poszła, no i teraz jest era różowych pasemek. Co będzie dalej, zobaczymy. No takie totalnie full różowe włosy to miałam podczas vlogmasów. Także zobaczymy, może na te vlogmasy, i już cały czas o tych vlogmasach, ale naprawdę jakoś ta pogoda jest taka całkiem vlogmasowa i nie mogę się doczekać. Aczkolwiek może tam zrobimy czerwono-zielone włosy, być takie się. Miałam taki aparat. Ale w sumie, no Ola miała taki super aparacik na vlogmasy. Gumeczki miała zielono-czerwone, fajnie to wyglądało. Ogólnie vlogmasy by były spoko w momencie, kiedy dzień trwałby dłużej. To jest największy moim zdaniem w ogóle minus vlogmasów, że nie dość, że wiecie, nagrywacie, montujecie codziennie, to ten dzień kończy się o godzinie 17, bo gdyby robiło się ciemno o 21, tak jak latem, super, to było naprawdę fajnie, ale przez to, że ten dzień jest tak ultra krótki, to jest jakieś takie depresyjne i... ale będę zbierać siły, a już zbieram... Jezus, ja już zbieram siły na te vlogmaski. Myślę, że one będą serio fajne w tym roku. Wypaliło prąd. Czy to jest jakiś znak od wszechświata, że te vlogmasy w tym roku nie będą super? Oczywiście, że będą super. Halo! Jak zaraz walnie, jak wtedy u nas, to się zesrą. Nie, no po prostu... Boże. Czy Barbie tak ma? Ola, trzeba po prostu baterię włożyć. Nie, zawsze jak przyjeżdża Ola, to już po prostu wiemy, jak oglądacie nas dłużej. Zawsze się coś dzieje z pogodą. Zawsze! Zawsze! Jezus, oby tylko na jego dziankach mieli prąd. O! Dziękujemy! Dzisiaj się cała ogoliłam, to była po prostu full taka kąpiel, jestem po prostu tak gładziutka, że ja tylko po prostu siebie tej głowy. Ola, twoje włosy są wszędzie! No Raquel, ile mam czekać? Ej, w ogóle ja kiedyś miałam lalkę Barbie, którą wycofali, tą w ciąży. Pamiętam, że jak ją przyniosłam do zerówki, to pani mi ją zabrała, żeby pokazać wszystkim koleżankom z pracy. Ogólnie serio, po prostu ten czas w dzieciństwie, jak wchodzicie do sklepu zabawkowego na działu Barbie, no, to był baj. I tak oglądasz te wszystkie lalki, Boże, jakie to było super. Pamiętam, że jak w
Tesco, jak było jeszcze Tesco, wypadłam z wózka. Miałam podejrzenie o wstrząs mózgu, ale tego wstrząsu mózgu nie miałam i generalnie wszystko ze mną było gicior. No i rodzice mi kupili lalkę Barbie z takim kaskiem. Wyobrażasz sobie tutaj na kolejny? Nie, ale akurat właśnie jak zrobisz tak taki kształt, to jest akurat to potężne. Nie mam czasu na Nie, śpiewaj jakieś piosenki Barbie. Moja ulubiona piosenka z Barbie to jest Jestem tu, robię to co chcę, to podzielę się. Nie, już nie wątpię, tak to ja. Czy już wiesz, kim chciałbyś by... Tak, wiesz. Nie wiem. Jaki rok? Noc. Ola, nieważne, to jest moja interpretacja. Urodzona księżniczka. Te iskry w sobie ma. Albo maniery. Czekaj, mam właśnie aż zaśpiewać trochę. Barbie w świecie mody była super, bardzo ją lubię, serio. Też inaczej. Co się dzieje? Akurat jak zjesz to... Nie, no bo zaraz to po prostu wyśle. Nie, Jezu, ja ostatnio to... Ostatnio. O, kilka miesięcy temu to... To wyglądało. To Jezu, zapomniałam jakie to było smutne. Trzymaj się. Księżna mi mówi, że nie pora. Z czego to było? Barbie piosenkarki. No, to było smutne. No, to Barbie... Jaka jest w ogóle pierwsza Barbie, jaka wyszła? A, chyba Barbie i dziadek dożył. Nie, to już jest właśnie z nowszych. Coś nie z takich naszych typu Akademii Księżniczek, ale... Zobacz sobie! Daj części, to masz od razu taką Wikipedię Barbie. No to tak, pierwsza to była Barbie... O, dziadek dożył. Serialną grafikę taką? No właśnie, Julia, nie, to było takie faktycznie pierwsze. A, może mi się pomyliło z tym nowszą wersją. Barbie źródło będzie w 2003 roku. Ej, Barbie tak wychodziło mniej więcej naprawdę co rok, albo nawet dwa w jednym roku. Wow. Ty mnie pilnujesz. Czy wystarczy jeden krok do Lewiatana? Tak. Tak blisko, tak blisko, wie wszystko, wie wszystko. Ola, przecież nie mogę tego pokazać. Ja właśnie tak. Zamień to. Raquel, pozbycie się Barbie, to jest 88. Także tak, dzisiaj Machunik Barbie się przedstawi, a lecimy jeść nasze jagodzianki. O, patrzcie, mam nawet różowego kejsa na part. Ostatnio zamówiłam i jest przepiękny. Skręć lekko w lewo w Mokotowska, potem za 90 metrów cel znajduje się po lewej stronie. Za 90 metrów cel znajduje się... Idealne tło do dzisiejszego filmu powinno tutaj cały czas stać. Ej, wiesz, że chyba Hejka Tulenka jak nagrywała 24 godziny jako Barbie, to miała limuzynę różową, a ja kurde jechałam komunikacją miejską. Dobra, tutaj są jego dzianki, to jest słodki słony, a tutaj jest moje auto marzeń, Fiat 500. Aczkolwiek mnóstwo osób mówi, nie kupuj go. Więc miejsca na to tam. Aczkolwiek wnętrze bardzo ładne, jest też różowo, także pasuje do dzisiejszego filmu. No, ciekawe, ciekawe. No, aczkolwiek moi drodzy, płacenie 54 zł za te dwie godzinki to naprawdę było coś. Ula. Jest intensywno. A Ola, ale ty się ubrałaś pod kolor. Czy ty masz jakieś maty piekło, tak? Wszystko twoje też nie spodobało, tak samo. No bo ja ta kobieta miała oferę. Właśnie? Nie ma aż dużo. Jak zrobiłam pierwszego gryza, no po prostu jagodzianka, w sensie ja nie wiem, czy ja jestem naprawdę tak uzdolniona, skromnie powiem, ale ja robiłam moje pierwsze jagodzianki w życiu ostatnie i ja też nigdzie nie jadłam żadnej takiej wykwintnej jagodzianki, bo zawsze jadłam tylko z jakiejś lubaszki za 5 zł, czy tam ile ona kosztuje, ale na pewno nie 28. No i jak spróbowałam tą, to ona przysięgam, smakowała praktycznie tak jak ta, którą ja zrobiłam, więc nie wiem, czy to ja mam jakieś szczęście kulinarne. Przysłyszymy, moi drodzy, teraz na jedzonko. Wzięłam sobie tosta z mozzarellą i pastą oliwkową. I love oliweczki. I patrzcie, patrz, Ola, daj kejsa Barbie, będzie, że Barbie. Ola ma takie jedzonko. Oh yeah, Barbie! Wow, ale satysfakcjonujące! Nienawidzę jajek! Dobra, wiecie, co, naprawdę chciałam być porządna, ale... Cheers za Barbie i Raquel! Muszę poświecić oliwę, nie wiedzieć gdzie soli.
Let's see, czy fandom Barbie jest tak potężny. Dawaj. Mówisz hej Barbie. Czekajcie, czy ja to wiedzę. No powiem. I'm so shy. Ale powiem. Dawaj. Znaczy te kobiety są nie. przyjazne? Tak. Tak, bo był Barbie. Słuchaj, nie wiesz? Była Panda Barbie. Panda Barbie. Żadna mi nie odpowiedziała, tylko jedna mi zjechała z rogiem albo więcej, jedną widziałam. Więc po prostu wniosek, ludzie nie są mili, Ola. Coś miłego. Ogólnie stara dużo odpowiadała. Ola, ale w Polsce? Czy w Stanach to oglądałaś? Bo ja w Stanach. Ej, dosłownie zostałam zjechana z rogiem, a powiedziała od niej hi Barbie. Żadna nie odpowiedziała. I tam było z 12. Z 12 ich tam było. No. Dobra, Ola, ja wiedziałam, że tak będzie, po prostu wiedziałam. Idźmy stąd. Pałac Kultury znika, moi drodzy. Niby za 20 minut ma być ulewa i burza. Na razie po prostu jest tak ładnie, jest tak ciekawie. Dobra widzowie, teraz czas na spa wieczorne, także różowa maseczka, która w rzeczywistości nie jest różowa, ale przynajmniej mam ładne opakowanie. I teraz mogłabym wam powiedzieć, że będziemy sobie robić Barbie Night i będziemy sobie oglądać Barbie. Obstawiam, że dużo osób tak robi, że puszcza czasem jakiś film tematyczny, ale totalnie go nie ogląda. No u nas to jest mood, wiecie, La Casa de Papel znowu, także nawet nie będę was oszukiwać, nie będziemy oglądać Barbie. Piękna deszczowa pogoda, jak ślicznie leje deszcz! Woo! Wakacje! Co tu robi nóż? Dzisiaj sobie witam jako Barbie, ciotka Klotka. Bardzo chcę wyjść na deszcz, pobiegać w deszczu, aczkolwiek brakuje mi chętnych do moich crazy pomysłów, także jeżeli lubicie biegać w deszczu i robić crazy rzeczy, zapraszam, brakuje mi takich ludzi. Nie no, Ola dzisiaj stwierdziła, że ze mną pójdzie, będzie mi towarzyszyć, także czekamy aż spadnie deszcz, bo oczywiście kiedy ją przekonałam, to przestało padać. A pójdziemy sobie do Żaby, bo w sumie zjadłabym hot doga. Dawno nie jadłam hot doga. Totalnie bym zjadła takiego domowego, z prażoną cebulką, z ogóreczkiem, taki IKEA vibe. To jest coś, na co mam totalnie ochotę, także dzisiaj to wlatuje na śniadanie i jeszcze mam mega ochotę na ramen. Wczoraj zobaczyłam na TikToku ramen i po prostu dawno też nie byłam na ramenie, także dzisiaj na obiad ramen. Widzowie, o nie, że on nie ma tatuażu. Ale patrz. No, ja już to jadłam kiedyś. Chciałam kupić rzeczy po hot doga, żeby zrobić takiego właśnie amerykańskiego. Ale sobie kupiła gotowego w Żabce, dosłownie takiego, którego ja będę robiła własnoręcznie. Co dalej? Tworzymy. Pijcie wodę. A później pójdziemy sobie na ramenik, także idealny dzień. Idziemy na ramenik? Profesor się nie odzywa. No szalej jak nie tam tego ramenu.